Cześć, witam was bardzo serdecznie i gorąco. Z tej strony Mr. Draco, to jest kolejny odcinek Minecraft Kreatywny. I od razu chcę was przeprosić, dlaczego ten odcinek powstaje dopiero dzisiaj, a nie tak jak planowałem ogólnie na Halloween. Otóż dlatego, że jak widać nie wyrobiłem się. Myślałem, że po zrobieniu tego piksela tak na szybko zdążę z tymi budowlami tutaj od razu do Halloween. Niestety tak się nie udało, musieliście czekać, przepraszam jeszcze raz, dobra. Co dzisiaj? Dzisiaj mamy takie małe miasteczko z lucyferkiem tam na górze, daleko hen. I tak, są dwa pałace. Jeden pałac jest Dorotki, czyli żony, czy tam kogoś, nie wiem kim ona jest dla Lucyfera. Powiedzmy jakąś tam żoną. Ten pałac wygląda tak, do środka, jak pamiętacie, wejść nie mogę, bo prawa autorskie będą potem. Lucyfer jest straszny pod tym względem. Ogródki ma ładne. Tak, powiedzmy wejdziemy tylko do niej na tarasik. Nie będę was tam dalej wprowadzał, bo naprawdę może mnie powiesić. A wiecie, z diabłem lepiej nie zadzierać. Dobra. Teraz pokażę wam pałacyk Lucyfera. Tak w ogóle, jeszcze wspomnę do Dorotki. Ona jest straszną optymistką i ona nie lubi wydawać pieniędzy. Tak, wiecie, za dużo. Ale złota to sobie, widzicie, nie żałuję. Dobra, wracamy do Lucyfera już teraz. Ten to już w ogóle ma tak poprzewracane w głowie, że jak widzicie, samo złoto. Okien praktycznie nie, bo boi się światła dziennego. Jak prawie wampir, ale to nie dziwię mu się. Jest dziwny. Okej, już w sumie chyba o pałacach tyle. Możemy pójść do smoka. Czy jak gdyby centrum dzisiejszego odcinka. Tuż przy pikselu. Co tam jeszcze? Tutaj mamy cmentarz pod skrzydełkami smoka, czyli ci, którzy próbowali się wydostać z tego piekła, po prostu umarli, bo ten smoczek ich zatuptał, czy tam, nie wiem, ogonem tam, wiecie, ich trzasnął i oni umarli. A tutaj jest to Park Wolności. Ci szczęśliwcy, którzy chcieli uciec sobie z tego miasteczka, im się udało, chwała im za to, udało im się i nie umarli. Coś takiego skomplikowane, ale dobra. Teraz jeszcze wam pokażę tego smoczka tak dookoła, żebyście tutaj mi nie zarzucili, że wam go nie pokazałem. Oczywiście zdjęcia wszystkie z produkcji mogliście oglądać na Facebooku. Dobra, tam dalej nie będę leciał, bo znowu mi się gra skraszuje. Tutaj mu się tyłek troszeczkę odparzył, więc wybaczcie mu za to też. Pampersa nie chciał założyć, więc trudno się mówi. Dobra, to chyba tyle. Teraz zrobię króciutkie cięcie i polecę sobie hen tam daleko, żebyście mogli podziwiać pixel art. Dobra, to ja się teraz z wami żegnam. Cześć. Cześć, wracam do was ponownie. Możecie teraz patrzeć na mój nowy piksel. Piksel halloweenowy, który mieliście dostać normalnie na 31 października, ale że po prostu mi się nie udało go dokończyć, to znaczy go dokończyłem tylko, wiecie, tamtego miasta i smoczka, dlatego też musicie oglądać go dzisiaj, dobra. Co o nim? Od razu powiem, że wszystkie moje projekty są robione ręcznie i denerwują mnie komentarze typu, że używałem jakichś tandetnych programów, więc jeżeli osoby, które tak uważają, to po prostu się mylą. Nigdy, przenigdy nie używałem takich głupich, już jeszcze raz powtórzę, programów do edytowania tych, powiedzmy, pikselów, czy ewentualnie moich innych projektów. Mówię jeszcze raz, nie. Dobra, to chyba byłoby na tyle. Dziękuję wam wszystkim serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Trzymajcie się i cześć!